To już trzecie spotkanie zespołu parlamentarnego w sprawie budowy obwodnicy Łomży. Jak przebiegały rozmowy? Myślę, że pierwsze spotkanie to było konstytuujące się, wybranie przewodniczącej i wiceprzewodniczących. Dwa pozostałe były merytoryczne, tak jak dzisiaj byli zaproszeni samorządowcy i w pewnym składzie stawili się tutaj w Sejmie. Też ten zespół był poprzedni, był optymistycznie, to miesiąc temu w zasadzie to było i żeśmy się umawiali, że w kwietniu będzie zespół parlamentarny. Wszyscy, tak jak widać, wszystkim nam zależy, przede wszystkim parlamentarzystom, żeby miasto Łomża i region się rozwijał i wiemy i świadomi jesteśmy, że nie da się tego zrobić bez porządnej infrastruktury drogowej. No też i kolejowa by się przydała, ale już jest problem większy, ale mam nadzieję, że jeżeli Polska będzie się dobrze rozwijała gospodarczo, to i może kolei Łomża się doczeka. My mamy za zadanie dopilnować tej inwestycji i tak jak dzisiaj była mowa na zespole, że troszeczkę obawiamy się tej S19, że ona nam pochłonie środki i my musimy dlatego tym bardziej pilnować tego. Jak dzisiaj było powiedziane zespole, są zapewnienia i Departamentu do spraw budowy dróg i autostrad i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, że w zasadzie wszystko jest na dobrej drodze. I koniec trzeciego kwartału, początek czwartego mogą być ogłoszone przetargi. Na to liczymy i będziemy pilnowali tego, żeby się nie opóźnia, nie, roboty się nie opóźniły, żeby inwestycja i te projektowanie, te przetargi ruszyły, bo wiadomo, same projektowanie zajmie też około roku. Nie chcemy opóźnienia, chcemy, żeby to wszystko ruszyło, żeby cała S61 od granicy do Ostrowi była jednocześnie budowana, bo nie wyobrażam sobie funkcjonowania Łomży regionu w momencie, kiedy zostanie wąski korytarz, gdzie tak naprawdę to łączenie Europy to będzie wschodniej granicy ze Szczuczynem. Mam nadzieję, że nam tutaj i pan minister, który obiecał, będąc w Łomży, że ta inwestycja będzie wykonana i dzisiaj zapewnienia i tak naprawdę miesiąc temu też były zapewnienia. Dzisiaj było więcej pytań, szersza dyskusja. Ja jestem naprawdę pełna optymizmu. Mam nadzieję, że razem, wspólnie, mamy przecież z tej ziemi czterech parlamentarzystów w zespole, też mamy i ministra Zielińskiego, i ministra Jurgiela, także jest ogromne wsparcie. Będziemy to wykorzystywać, będziemy lobbować, będziemy za tym chodzić. Ja osobiście od samego początku z tym się zajęłam, tego pilnuję, bo wiem, że to jest okno na świat dla Łomży. Łomża się wyludnia. Nie mamy pracy, tej pracy nie ma tak naprawdę, ona jest to mało płatna, a my chcemy, żeby nasi mieszkańcy naszej ziemi mieli pracę, godną pracę i godną płacę. Jakie znaczenie ma obwodnica dla Łomży? Obwodnica, o którą walczymy, już taki jubileusz obchodzimy, 25 lat, odkąd powstała w ogóle pierwsza koncepcja budowy obwodnicy, no, ma dla miasta Łomży kluczowe znaczenie. Ja odpowiadam za ten wymiar gospodarczy miasta. Spotykam się z bardzo wieloma przedsiębiorcami, inwestorami, potencjalnymi inwestorami, z zewnątrz również. I wszyscy artykułują jedną rzecz. Łomża nie może być wykluczona komunikacyjnie. To ma miejsce obecnie. I to jest dla nas kluczowa sprawa, abyśmy skomunikowali Łomżę ze wszystkimi ośrodkami w Polsce, a przez to też i dalej z zagranicą. Czy budowa obwodnicy jest zagrożona, czy jednak jesteśmy pełni optymizmu? W tej chwili jesteśmy pełni optymizmu, nie ma zagrożenia. W tej chwili nie ma wskazanego jak gdyby finansowania, bo poprzednia władza nie wskazała źródła finansowania, nie zabezpieczyła tego źródła, ale teraz to się stanie i w dobrym kierunku dojdzie. Dopilnujemy tego, że będzie to źródło finansowania i obwodnica S61 będzie budowana od granicy do Ostrowi Mazowieckiej.